Jak zwiększyć zasięgi Twojego profilu firmowego i zaangażować odbiorców do większej aktywności na Twoich portalach? Jak pozyskać więcej reakcji i komentarzy? Jeśli nie wiesz właśnie tych zagadnień, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Cześć, Dawid Łagiński z tej strony. Witaj w kolejnym filmie na kanale Wyższy Poziom Biznesu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju Twojego biznesu, rozwoju Twojego marketingu i rozwoju sprzedaży właśnie w Twojej firmie. Cieszę się, że tutaj trafiłeś, bo dzisiaj mam dla Ciebie 4 sprawdzone szablony na najbardziej angażujące posty na Facebooku i na Instagramie. Więc żeby nie przeciągać, od razu przechodzimy do konkretów. Pierwszy angażujący typ postu to jest głosowanie reakcjami. Ten typ publikacji działa świetnie głównie na Facebooku i polega na tym, że pokazujesz na grafice różne opcje do wyboru, na przykład różne wersje kolorystyczne swojego produktu, czy na przykład różne smaki, czy na przykład różne kierunki podróży, czy różne na przykład efekty wykonania swojej usługi. I to, co się tam znajdzie, zależy oczywiście od Twojej branży i oferty. Natomiast pamiętaj, że koniecznie powinno to nawiązywać do tego, czym rzeczywiście zajmuje się Twój biznes. Więc pytanie, co dalej? Na każdej opcji, może być to 1, 2, 3, 4, powinieneś dopasować jedną ikonę z tych, które teraz mamy dostępne na Facebooku pod postami, czyli na przykład like, serduszko i tak dalej. Polecam Ci oczywiście wybierać pozytywne emotikonki, no bo chyba nie chcesz, aby pod Twoimi postami była masa negatywnych reakcji. No i dobra, skoro post mamy przygotowane, emotikonki są oznaczone, co dalej? Już mówię. Po pierwsze, napisz nagłówek w formie pytania, później krótko opisz kontekst tego, o co pytasz, no i oczywiście przestaw opcję wyboru w samej treści. Następnie podobnie zadaj pytanie odbiorcy na samym końcu treści jako call to action, którą opcję wybiera. No i oczywiście zachęć i zmotywuj do działania, najlepiej podając konkretne argumenty, dlaczego warto. Tu też oczywiście ciekawostka, czy wiesz, że w 1988 roku profesor Ellen Langer z Harvardu przeprowadziła słynny eksperyment z punktem ksero i dowiodła w ten sposób ogromną moc słowa bo. Wykazała ona, że jeśli poprosimy kogoś o przysługę i uzasadnimy swoją prośbę, to znacznie zwiększamy szansę jej spełnienia. Co ciekawe, to uzasadnienie wcale nie musi być jakoś bardzo sensowne dla odbiorców. Profesor Langer prosiła o przysługę ludzi stojących w kolejce do ksero i mówiła na przykład takie rzeczy. Czy mogę skorzystać z ksero, bo bardzo się spieszę? Albo czy mogę skorzystać z ksero, bo muszę coś skopiować? Zobacz, jakie to są banały. A jednak wtedy działało to dużo lepiej, dużo więcej osób przepuszczało ją rzeczywiście w kolejkę, niż jak po prostu nie dawała żadnego uzasadnienia. Dlatego nie pomijaj tego elementu w swoim wpisie, ponieważ jest to bardzo mocna technika. Zachęć odbiorców do działania i wyjaśnij, dlaczego to robisz. Daj im uzasadnienie. Co jeszcze polecam? Jeśli chcesz pozyskać lepsze wyniki, wypromuj taki post w celu na przykład w celach reklamowych, na przykład aktywność. Kiedy zrobisz taką promocję do osób zainteresowanych tematem, na pewno uzyskasz fajniejsze rezultaty. Jestem pewny też, że pozyskasz dużo więcej reakcji. A później będziesz mógł te osoby na przykład zaprosić do polubienia Twojego fanpage i dasz im dodatkową szansę na to, aby one weszły w Twoją społeczność, polubiły Twoją firmę i zaczęły aktywnie udzielać się pod postami. A teraz przechodzimy do drugiego angażującego typu posta i jest to nic innego jak pytanie do odbiorców. Zobacz, że wiele osób prowadzących swoje social media skupia się przede wszystkim na tym, aby tylko pisać i dawać porady, i jedną poradę za drugą i tak w kółko i w zasadzie staje się to bardzo szybko nudne. I to jest oczywiście bardzo ważne, żeby dawać takie porady, natomiast często zapominamy, że ludzie, którzy wchodzą na portale społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, robią to w dużej mierze dla rozrywki. Więc jak nawet ich uczysz czegoś merytorycznego, daj rozrywkę. Weź pod uwagę w swoim harmonogramie publikacji planowanie właśnie takich lekkich postów, które są rozrywkowe, angażujące. I teraz przykładem takiego bardzo skutecznego posta jest właśnie post typu pytanie do odbiorców. Zobacz na przykład, jak to robi firma Impost. Swoją drogą oni są mistrzem we wpisach angażujących i śmiało możesz się nimi inspirować przy tworzeniu swojego kontentu, jeżeli jesteś osobą, która ma trudność w wymyślaniu fajnych postów. Więc teraz tak, zobacz ten post, w którym właśnie wykorzystują pytanie do odbiorców.
Albo zobacz ten inny post na Instagramie, bo tam też śmiało możesz ten typ oczywiście stosować. No i jaki jest efekt? Zobacz, jest bardzo pozytywny. Tego typu posty, jeśli są dobrze przemyślane, to zbierają naprawdę dużo fajnych komentarzy i reakcji. Zobacz jeszcze jedną rzecz, że kiedy masz już zbudowaną większą, zaangażowaną społeczność i przygotujesz fajne pytanie do tej społeczności, to nawet nie musisz dodawać zdjęcia, aby spłynęła lawina komentarzy, tak jak na przykładzie, który właśnie widzisz. Świetne, prawda? Dlatego zobacz teraz, jak taki typ postu stworzyć. Tutaj kluczem jest oczywiście proste wezwanie do działania. Zadaj odbiorcom proste pytanie, związane oczywiście z twoją branżą i niech zobaczą też to pytanie już na samej grafice. Niech będzie ono duże, wielka czcionka, no i oczywiście przyciągające uwagę. Dodatkowo zwróć uwagę na język komunikacji. Możesz na przykład napisać: serdecznie zapraszam do pozostawienia swojej opinii na temat na przykład mojego produktu. No ale ja wtedy nie spodziewałbym się jakichś spektakularnych efektów i lawiny komentarzy. Raczej zastosuj język motywujący do działania. Zadaj pytanie i argumentuj krótko, dlaczego chcesz, żeby odbiorca odpowiedział. Możesz też zwiększyć efekt tego typu angażującego posta, jeśli zaoferujesz na przykład jakiś gratis, na przykład za najciekawszą odpowiedź, więc może to od razu się przerodzić w pewną zabawę. Może to być darmowy produkt, rabat lub cokolwiek innego, co dodatkowo zmotywuje twoich odbiorców. Oczywiście pamiętaj, działaj! A my przechodzimy do kolejnego typu angażującego posta, jakim jest zabawa z nagrodami. To wpis, w którym zachęcamy odbiorców do wykonania jakiegoś działania, aby wziąć udział w zabawie. Zazwyczaj zachętą jest nagroda, która może być na przykład rzeczowa, czyli po prostu produkt z twojej oferty. Albo na przykład w postaci kodu rabatowego lub jeszcze czegoś innego. Możesz tutaj oczywiście sam zdecydować. Pamiętaj, aby nagrody nie były przypadkowo wybrane. Raczej wybierz takie nagrody, które cieszą się u ciebie dużą popularnością. Teraz jak stworzyć taki post? Na początek musisz się zapoznać z zasadami dotyczącymi wpisów konkursowych na Facebooku, ponieważ tego typu wpisy rządzą się zupełnie innym regulaminem. I link oczywiście do tego wrzucam ci poniżej. Złamanie tych zasad może wiązać się z blokadą konta lub karą finansową. Sporo osób tego nie wie, bo na pewno sam widziałeś już na Facebooku czy na Instagramie takie właśnie konkursy. Jednak no nie można sobie o tak robić konkursów. Tutaj też szereg przepisów wchodzi w grę. I te konkursy na przykład to zazwyczaj było oznacz znajomego albo udostępnij ten post na swojej tablicy i tak dalej. Niestety zrobienie tylko samej treści jest niezgodne z zasadami Facebooka, też nie do końca zgodne z prawem i trzeba się upewnić, że wszystko jest ok, więc przestrzegam przed tym. I teraz, żeby poprawnie stworzyć taki post konkursowy, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki którym on po pierwsze będzie legalny, będzie zgodny z zasadami, no i też będziesz mógł go na przykład promować, aby zwiększyć jego zasięg. Czyli po pierwsze, najlepiej nie używać słowa konkurs, no bo konkurs już pod pewne przepisy prawa podchodzi, więc nazwij to raczej zabawą albo rozdaniem. Unikaj też słowa na przykład nagroda, zastosuj raczej słowo na przykład prezent albo podarunek. No i na przykład nie organizuj losowania, bo wtedy musiałbyś mieć pozwolenie na gry losowe od odpowiednich instytucji. Pamiętaj też, aby poinformować we wpisie odbiorców, że na przykład wybierzesz zwycięskie odpowiedzi na podstawie określonego kryterium. To kryterium trzeba zdefiniować. Może to być na przykład subiektywne kryterium, czyli w mojej ocenie najciekawszy wpis. Do wpisu oczywiście dołącz regulamin, polecam, aby przygotował go prawnik, rasa porządnie. Nie musi być długi dokument, ale ważne, abyś wytłumaczył takie podstawowe zasady. Często to będzie 5-7 zdań. Czyli co należy zrobić, aby zdobyć nagrodę? To trzeba jasno powiedzieć. Poinformuj też o dacie startu i dacie zakończenia i koniecznie dodaj informację, że twoja zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, nie jest w żaden sposób popierana, ani przeprowadzona na przykład przez serwis Facebook, ani z nim na przykład w jakikolwiek sposób związana. Taki mini regulamin oczywiście dodaj w treść danego wpisu i uwzględnij te wszystkie informacje i wtedy będzie ok. Warto przejść przez te wszystkie restrykcje i zadbać o to, aby to było dobre, bo takie posty są po prostu bardzo skuteczne, a nie jest to takie trudne do zrobienia. Teraz po zakończeniu zabawy możesz dodatkowo w komentarzu pod wpisem publikować informacje o zakończeniu oraz oznaczyć zwycięzców. Tymczasem przechodzimy już do ostatniego angażującego typu postu. Jest to nic innego jak typ postu real time. Dlaczego to jest bardzo dobra droga? Bo poruszanie aktualnych i gorących tematów wywołuje zazwyczaj zacięte dyskusje w
komentarzach i wymiana argumentów. Dużo osób chce wypowiedzieć swoje zdanie i zaznaczyć swoje zdanie i podzielić się nim. No i o to właśnie chodzi. I zobacz przykład marki InPost po raz kolejny w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o posty angażujące. I właśnie na przykład posty typu real-time marketing. Tak jak już wspomniałem, no InPost na tym polu po prostu dobrze wymiata. A tutaj przykład RTM od marki Tefal przed meczem polskiej reprezentacji na przykład z Francją. Również bardzo dobra robota i zobacz jaki fajny był efekt, jeżeli chodzi o statystyki postu. Trzeci przykład, który dla Ciebie przygotowałem, Costa Coffee i nawiązanie do Barbie w związku na przykład z premierą filmu. Więc jak widzisz, inspiracji jest naprawdę dużo i warto ich więcej poszukać w internecie. Jak zrobić taki post i o czym musisz pamiętać? Przede wszystkim musisz pamiętać, by być na bieżąco z tym, czym żyją Twoi odbiorcy. Śledź aktualne wydarzenia i po prostu szukaj fajnych okazji do stworzenia kontentu. Chodzi o to, żeby publikacje były realnie związane z potrzebami, albo z problemami, albo z aktualnym zainteresowaniem Twoich fanów. Oni chętnie zareagują na te wpisy i wejdą w dyskusję wtedy, gdy tą właśnie tematykę publikowaną na łamach Twoich profili uznają za istotną. Przygotuj atrakcyjną i przyciągającą uwagę grafikę, która już jasno nakieruje odbiorców na temat wpisu. Potem oczywiście dopasuj do niej treść. Właściwie może być ona dowolna, może być krótsza, dłuższa, bardziej humorystyczna albo bardziej merytoryczna. Nie ma to większego znaczenia, tak długo jak temat jest tym, czym żyją odbiorcy. Pamiętaj też, że wiele właśnie z tych gorących tematów można ubrać w kontekst własnej działalności, tego co oferujesz lub tego czym żyje Twoja firma. Więc jeżeli wcześniej przygotujesz sobie właśnie takie elementy ze swojej firmy, które możesz podpiąć pod gorące tematy, zyskujesz na tym po prostu podwójnie. No i oczywiście bardzo ważne przy tego typu treściach liczy się czas publikacji, więc musi być on w miarę na bieżąco. Takie wpisy działają tak długo, jak ludzie tym żyją, a ludzie co chwila żyją innymi tematami. Więc jest to wyzwanie, ale wszystko oczywiście da się zrobić i warto w to zaangażować czas w trakcie dnia. Tymczasem dotarliśmy do końca. Daj znać w komentarzu, który typ wpisu był dla Ciebie najciekawszy i który chciałbyś wykorzystać w swoich social mediach. A jeśli interesuje Cię więcej tego typu materiałów z gotowymi przykładami, z gotowymi na przykład szablonami, co krok po kroku zrobić, no to też śmiało napisz poniżej. Dzięki temu będę wiedział, czy warto przygotować na przykład taki materiał i ten temat rozwinąć. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli oczywiście jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i zostawienia swojego komentarza. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.